Zostaw pod tym filmem łapeczkę do góry, jeżeli chciałbyś, aby na twoim koncie w Fortnite wydarzyło się coś takiego. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo. W tym filmie przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat drugiej części kolaboracji ze Star Warsami, przedstawię wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród i w tym również darmowych pakietów, także koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić wraz z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodzik wpisany, a teraz zapraszam was do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek, na samym początku musicie odczekać od 10 do 15 minut. Teraz oczywiście na ekranie widzicie minutę, gdzie ta mapka się kończy, tak w razie jakby kogoś to nie obchodziło. No i oczywiście zaraz wam pokażę, gdzie znajdują się tutaj wszystkie przyciski. Więc, moi drodzy, gdy wejdziemy sobie na takową mapę, idziemy oczywiście tutaj do lifta Exit. Następnie, moi drodzy, bierzemy sobie właśnie bronię, czyli MK i przy okazji Grapplera. I następnie, moi drodzy, musimy znaleźć sobie przycisk, który oczywiście wyłącza nam tutaj niebo wokoło, także klikamy. I na samym początku budujemy się tutaj przed siebie, czyli po prostu do tego znaku, który jest na maksa przed nami. Więc, no generalnie trochę może to zająć. W międzyczasie, jak ja się tam buduję, możecie pod tym filmem oczywiście zostawić łapeczkę do góry. Byłoby mi wtedy naprawdę bardzo miło i... No, fajnie, jakbyście zostawili tu łapeczkę do góry. A my budujemy się oczywiście do właśnie tego znaku, który tak jak widzicie jest tam przed nami i no, trochę tam trzeba się zbudować, no ale tak czy siak wydaje mi się, że będzie naprawdę warto. Więc gdy już jesteśmy tutaj, w sumie możemy się, że tak powiem, wspomóc grapplerem i dokładnie koło tego znaku mamy przycisk z expem. Następnie idziemy oczywiście znowu liftem i idziemy sobie na ten oto statek, który znajduje się dokładnie w tym oto miejscu. Także tutaj również się budujemy i budujemy się idealnie naprzeciwko właśnie tego oto okna, czyli tego tutaj. I właśnie tam się budujemy, bo to będzie chyba najbardziej opłacalne, bo tutaj będzie najbliżej przycisku z expem. Więc gdy się tutaj zbudujemy, wchodzimy sobie oczywiście do środka, następnie schodzimy sobie tutaj na dół. I moi drodzy, dokładnie w tym oto miejscu, właśnie tutaj w tej klatce, tutaj na wiaderku mamy przycisk z expem. No i teraz, moi drodzy, wychodzimy sobie w sumie stąd i w tym momencie idziemy do ostatniego przycisku, więc możemy tutaj równie dobrze wejść sobie na statek i musimy sobie, że tak powiem, dolecieć na właśnie tamtą wyspę. Także no po prostu, musimy się tam właśnie podbudować, możemy to zrobić poprzez właśnie ten statek, co myślę, że w sumie będzie nawet opłacalne, jakby nie patrzeć, więc idziemy sobie na ten statek i budujemy się oczywiście na właśnie tą wyspę i tam właśnie znajduje się ostatni przycisk z expem na tej oto mapce, także myślę, że naprawdę bardzo fajnie, więc idziemy sobie tutaj. Następnie używamy sobie oczywiście tutaj wszędzie grapplerka i idziemy sobie dokładnie na tą oto wyspę. No i tak jak widzicie, jesteśmy na tej wyspie i tu mamy ostatni przycisk z expem. No i to tak naprawdę tyle. Teraz przechodzimy do newsów. Więc teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. I na samym początku mamy drugą część kolaboracji Fortnite'a i Star Warsów, o czym już w sumie niejednokrotnie mówiłem, ale poznaliśmy jeszcze więcej informacji, jak i również przecieków. Także już niejednokrotnie w materiałach powtarzałem, że na wyspę zmierzają jeszcze dwa skiny podobne właśnie do Dartha Maula, ponieważ mają one bardzo podobną nazwę kodową. Ale dokładnie Darth Maul ma właśnie w nazwie kodowej Cyrus Vine, a po prostu te dwa skiny, które nadchodzą, to Auric Vine i przy okazji Hornetta Vine. Ale moi drodzy, no jak już mówiłem, no o tym po prostu niejednokrotnie wspominałem w materiałach, lecz mamy nowe informacje. Jedną z takowych jest to, że nad mapą właśnie Fortnite'a będą statki ze Star Warsów, co w sumie nawet mogliśmy już zauważyć na teaserze Anakina Skywalkera, ale właśnie okazuje się, że rzeczywiście trzy takowe statki będą po prostu gdzieś nad mapą krążyły. Także myślę, że jest to naprawdę całkiem ciekawa informacja. Następnie, moi drodzy, mamy nowe miecze świetlne z mocami, ponieważ obecnie w grze mamy trzy takowe, a w plikach gry są jeszcze cztery wersje, które zostały niedokończone i chwilowo tak naprawdę po prostu nie działają albo są zbyt mocne, żeby jeszcze wejść do gry. Także no, troszeczkę jeszcze na to będziemy musieli, że tak powiem, poczekać. Tak czy siak, moi drodzy, nowe zmiany, które pojawią się na wyspie, to będą właśnie w maju. I oczywiście, moi drodzy, jedną z takowych dat jest 7 maja i następnie 13. Możemy spodziewać się, że 7 maja, czyli w sumie już dzisiaj około godziny 15, właśnie zostaną aktywowane
zaktywowane nowe zadania Star Wars, a wraz z tym pojawią się jakieś pierwsze zmiany i przy okazji na mapie będzie po prostu masa Clone Trooperów. Także myślę, że naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście mamy jeszcze maj 13, więc no definitywnie no jest tego jeszcze naprawdę bardzo dużo. Mamy przy okazji Kill of Miecza Świetlnego i w jednym z przecieków dowiadujemy się, że Epic Games pracuje nad jakimś przedmiotem, który ma naprawdę bardzo wiele styli i wreszcie może być to właśnie Kill of Miecza Świetlnego, więc mam rzeczywiście taką nadzieję, że tak będzie, ponieważ no ten Kill of to jest chyba jeden z bardziej wyczekiwanych Kill offów, jeżeli chodzi właśnie o serię Star Wars, jak i przy okazji wiemy, że na mapę powróci również Darth Vader. Ze względu na to, że jedno z przyszłych zadań na następne tygodnie właśnie wyzwań Star Wars, to wyeliminuj Dartha Vadera, co tylko i wyłącznie oznaczałoby, że ten po prostu do gry powróci, także tych zmian jest tutaj naprawdę... Ale to naprawdę wiele i osobiście nie mogę się tego doczekać, ponieważ chwilowo do tak naprawdę nie otrzymaliśmy praktycznie jeszcze nic z tej całej kolaboracji, no a ta jeszcze będzie trwała właśnie ponad 2 tygodnie, także moi drodzy, myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko. Teraz przechodzimy sobie do darmowych nagród, ponieważ takowych w grze jest również naprawdę bardzo sporo. Na samym początku mamy nagrody akcji Restart, więc tutaj myślę, że za dużo wyjaśniać nie muszę, ale dla osób, które nie wiedzą, to tak, jest to już dostępne i możecie tam zdobyć między innymi malowanie, emotikonka, przy okazji plecak, jak i również kill off, a to jedynie zagranie z po prostu znajomym, który, że tak powiem, dość spory czas w Fortnite'a nie grał i nadzwyczajnie w świecie możecie nawet to sprawdzić, z kim możecie wykonywać takowe zadania poprzez zakładkę znajomi w Fortnite'cie. Mamy również wyzwania Playwave, gdzie możemy zdobyć masę expa, jak i przy okazji jakieś dodatkowe spreje, na przykład sztandary czy też emoji, także też myślę, że są to naprawdę całkiem przyzwoite wyzwania. Generalnie to jak najbardziej każdemu polecam je wykonać. Ale teraz przechodzimy sobie do nieco ciekawszych rzeczy, a najdokładniej m.in. darmowego skina. I tak, moi drodzy, mowa tutaj o tak zwanej FNCS-owej aurze, ponieważ już jutro, czyli dnia 8 maja, każda osoba będzie mogła tego skina zdobyć. Generalnie, no to w Fortnite jest turniej zwany również FNCS Community Cup. No i właśnie w takowym turnieju nadzwyczajnie w świecie będziecie mogli właśnie wygrać takową aurę, no i za właśnie bycie w po prostu pierwszych najlepszych otrzymacie jakąś emotkę Święto Czempiona, za zdobycie właśnie 8 punktów otrzymacie po prostu graffiti, a za bycie w 1350 najlepszych otrzymacie cały pakiet aury totalnie przedwcześnie, jak i również za darmo. Także jak najbardziej każdemu polecam sobie właśnie, że tak powiem, ten turniej zagrać. Oczywiście ta aura, czyli ta FNCS-owa aura, w późniejszym terminie pojawi się normalnie w sklepie z przedmiotami i będzie ona po prostu do kupienia za fałdolce. Także jeżeli komuś nie uda się wygrać tego turnieju, to jak najbardziej, moi drodzy, pewnie jakiś konkurs się o nią pojawi, więc subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby w razie czego tego nie przegapić. Możecie też napisać, czy takowy turniej będziecie grali i oczywiście każdej osobie, która takowy turniej będzie grała, życzę po prostu powodzenia i mam nadzieję, że uda wam się tego skina aury odblokować. Ja chyba osobiście takowy turniej też zagram, ale no w bycie w 1350 najlepszych, to myślę, że może być naprawdę bardzo duży problem, więc zobaczymy, czy rzeczywiście mi się uda, lecz szczerze w to wątpię. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Myślę, że przedstawiłem wam naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o kolaborację ze Star Warsami, na temat darmowych nagród i masy innych rzeczy. Także cóż, widzimy się w następnych materiałach, pewnie jutro, pewnie pojutrze i po pojutrze, także tak czy siak, myślę, że naprawdę super. No i co? Do zobaczenia, moi drodzy, w następnych materiałach. Ja bym Hexo i widzimy się jutro. Miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności, o której to oglądacie. Trzymajcie się. Cześć!